PEGI 18. Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek i to jest oczywiście kolejny odcinek z wybornej gierki snajperskiej Sniper Elite V2. Dzisiaj kolejna soczysta misja Sztab Kreuzberg. Wchodzimy do akcji i zaraz wam powiem, co w najnowszym update'cie w grze się tutaj wydarzyło, co się tutaj dodano. Nie jest to może taki, wiecie, na bieżąco sprawa, update i tak dalej, i ten mój odcinek, ale po prostu nie byłem teraz w stanie, jeśli ktoś czyta biletyny, nie byłem w stanie niestety nic wrzucić, gdyż byli u mnie po prostu kuzyni, od niedzieli do środy, natomiast od środy wieczorem do właśnie teraz piątek wieczorem jest, byłem u babci, także no niestety tam jest słaby komputer i nie ma internetu, więc no siłą rzeczy nic nie mogłem wrzucić i tak dalej. Ale już wracamy do zabawy. 551 MB aktualizacji. Nowy tryb Capture the Flag. Testuję, myślę. I może coś to po prostu odmienić troszkę ten troszkę sztampowy, taki nudny tryb multiplayer w tej grze. I jeszcze sobie jest jakaś nowa mapka Inferno, czyli pewnie jakieś piekło, coś. I w poprzednim update'cie, o którym mówiłem, że coś tam było, tylko nie wiedziałem co dodali. Teraz po prostu przeczytałem. Że dodano tam tryb No Cross, czyli tryb, kto tam jeszcze, w którym nie można przekraczać chyba połowy mapy. Czyli no wiadomo, po prostu żeby sobie nie włazić, wiecie, na spawn i takie tam akcje. Co tam jeszcze? What the fuck? Kurczę, nie wiem kto. Co tam jeszcze, da? Tam się naparzają ci tam kolesia. Ale źle ci to oczywiście, ale gdzie jest ktoś, kto mnie szczela? Ale ładnie go rozwali. O kurde. Nice, pięknie, dobra. Snajper, o cholera, już się skapnęli, dobra. Co w ogóle musimy zrobić? Dotrzeć do metra i przedostać się do niemieckiego. Aha, to okej. To niestety widzę stanowisko z KM-em i to mi się nie podoba. Zbytnio, ale... Aha! Chyba bania wleci. Chociaż może troszkę poniżej, ale... A jednak! Przez nosek! Słodko. Zajebiście. Tutaj kolega kampi czułko. Na wylot, kolega. Przestrzeliliśmy. O, w biegu. Ujjoj, niebezpiecznie to. Nieładnie to wyglądało. Oj! Oj, to musiało być bolesne. Wątróbka chyba. Tudzież jakaś trzusteczka, żołądeczek. Ciężko określić, ale chyba takie, wiecie, wątroba chyba jest większa, ale... Tak... Kurczę, nigdy tak nie było tak pokazane, żeby to umieć porównać, bo więc... Przynajmniej ja nie umiem tego jakoś tak... dokładnie określić, ale... Myślę, że jakiś żołądeczek mógł to być. Zobaczmy, gdzieś coś jeszcze jest. Kurczę, no tutaj nikogo nie widzę. O, to są już leci, dobra. Oj, snajperzy. O kurde. Troszkę nam tutaj czytują te komputery całe, bo nie mogli mi się zobaczyć tak od razu, ale i tak ich wytniemy spokojnie. To są lamusy. Kompletne lamki. A my tu sadzimy soczyste, piękne banie. Kości tutaj się łamią. Jak to powiedział klasyk, krew się sypie. Także... Oj kurcze. O kurde, nieźle. O nie, teraz będą mi spamować. Pozdrawiamy Adriana oczywiście. Ziomuś, jesteś spoko. Dzięki za wsparcie, ale teraz nie pisz. O kurde. No, dziewczyny, macie pozdrowienia. Adrian jest ziomkiem z Prograczy, gdzie już tam miałem okazję gościć na serwerze. Jest adminem. Także na forum nam też dosyć pomaga, więc... ale troszkę taki trolek, więc spoko, to mi się podoba. Też lubię sobie troszkę pożartować i tak dalej. I właśnie z Adrianem mieliśmy sobie zagrać może w Black Ops, on lubi Call of Duty, także Black Ops czy coś sobie pykniemy spokojnie. Jeszcze pewnie wakacje, ale to
taka zapowiedź mała właśnie tego, co będzie niedługo. A tak się dziwi, że na Steamie było, wiecie, ja właśnie teraz gram w BF-a, także na Steamie nie goszczę, żeby zagrać się w na przykład Call of Duty. Tylko jak nagrywam Sniper Elite, więc po prostu, o kurczę, co po prostu zdziwienie jak najbardziej na miejsce, bo już mi tak mówił, żebym wchodził na tego Steama i wiecie, kurczę, no. O ty, gnoju. Pięknie strzelasz po samochodzie, głupku. Chyba dojechany. Okej, okay, tam jest. Aha, jego nick na YouTube to jest chyba... Nie wiem, czy dobrze to czytam, bo się nie pytam, jak to się czyta, ale Xistful. X-I-Z-T-F-U-L chyba. Także możecie sobie oczywiście subnąć. On tam będzie coś rzucał, jak mu pomogę ogarnąć Frapsa oczywiście. Bo prosił mnie i zobaczymy. Pewnie coś u niego też się pojawi. Z tego Call of Duty czy z czegoś tam innego, z Minecrafta może zobaczymy. Ale to wiecie, to za jakiś czas pewnie. O kurczę, nie to. Ale no, nie spodziewałem się, że akurat wbije mi teraz na tego Steama, więc nawet nie robiłem. Nie robiłem sobie innego tego statusu czy tam czegoś. No, statusu. Aj, pewnie zapas, okej. Geber 43. Musimy się tutaj dostać na drugą stronę. Szkoda, że tam był rozwalony most, bo byśmy sobie, wiecie, po prostu przeciw wszystkich minęli, ale już trudno. Tu mamy amunicję. Oh shit. O, rzecz dupę. Nie będzie fajne. O kurde. Uuuu. Piękna bania, jak wpadła. A, dobrze. Pójdzie, coś pójdzie. Już widzę, jak to leci ładnie. O, wyrąbię granat. Ale idealnie. Prosto w tą rączkę widzieć z tego granatu. Jak to się nazywa? Style Hand Grenade, coś takiego. Taka niemiecka nazwa, długa. Zawsze tak się nazywało, nigdy nie pamiętam jak. W Call of Duty zawsze były te granaty. W Call of Duty 2 oczywiście. No w jedynce pewnie też. Klecki i dobitka. Szybkie dwa strzały, żeby się chłopak nie męczył za bardzo. O, i wpadnie. Prawie niemierzony. Dobrze. Ramię. No. Tam gdzieś był, oła. Hamidełko. O, ładnie się zaczął kolega, dobra. O, w dupę. Jak uniknął mojego naboju. O, co za zbagowany gościu. Ojej, oj, to musiał boleć, ja muszę, nie? Oj, ale wpadnie, patrz jak ładnie przejdzie. Ha, przez koło tego, przez ten... przez to koło, nie wiem, od czego, do jakiegoś dźwigu, tak? Czy... O kurde, tam jest jakiś snajper, camper. O, w dupę. Dobrze, że... Wykorzystałem E, bo inaczej to chyba by nie ściągnął pierwszy, ale wpadnie ucho. Pięknie, pięknie. Przeładowuję. No, ja też przeładowuję. Dzięki za info. Gdzie jest ten camper? Tam jeszcze jest. Kurczę, oni nie chcą zawsze wyjść, tak się kampią gorzej ode mnie, a to ja tu jestem snajperem, powinien się kampić. Kurde, no. Wreszcie. Uuu, nieprzyjemne. Ale czapeczka tam się rozpłatowała. No powiedzmy. Po prostu. Od razu czapeczka cała dziurawa. O, tak style hand grenade było? Steel hand grenade. Granatę nawet. Nie grenade przecież, to po niemiecku. O kurde. Steel hand granatę. No kurde. O w dupę. No i dupa. Jakiś reloading na środku, kurczę. Akcja rodem z Call of Duty. Stoimy na środku, przeładowujemy, naparzamy do wrogów. Jest ładnie, jest ładna rozwałka. Oj kurczę, ktoś leży ranny, nie wiem gdzie. Dobra, przykucnijmy. Ja widzicie, już się uporałem z problemem tych artefaktów graficznych, bo po prostu skręciłem sobie kartę. Najpierw tamtego, będzie bardziej soczysta bania. Aha, i miał być nosek. Ale też tam szczęka poszła. Ten głupek tuż koło mnie i leci gdzieś indziej, co tam niż. A to jego problem, nie mój, przecież się zginie. Oj! Ten kurczę jest strasznie niebezpieczny zawsze na tym KM-ie, ale tego tu ściągniemy, żeby nie dobiegł. Nie dobiegł. Ktoś jeszcze? Nie, no dobrze. Także chodźmy dalej. Chodźmy dalej. O! Tutaj coś jest. O! O! Proszę.
Tam pewnie gdzieś sztafka będzie, jakbyście chcieli znaleźć, to pewnie gdzieś tu będzie leżała. Nie będę już wchodził, bo szkoda czasu na takie głupoty. A, to nawet było. Nie zauważyłem, okej. Może być taka akcja. Dobra, chyba tam nic nie będzie już. Ale uspokójmy na razie oddech, znaczy bicie serca właśnie, bo troszkę nam tutaj przyspieszyło serduszko. Okej. Spokojnie, spokojnie. Skupmy się. Skupię siła. Poszukajmy Wolfa w jego biurze, okej. Nie wiem, czy tutaj coś będzie. Fajny, bardzo fajny jest efekt tych promieni. Promieni słońca, światła i ognia i w ogóle. I dzięki temu mamy takie fajne, zajebiste cień, naprawdę. Bardzo fajny efekt. To jest właśnie coś, co i te, wiecie, te wszystkie cząsteczki, te drobne cząsteczki. Na Zoomie chyba nie widać, aż trochę widać. Bardzo fajny efekt, podoba mi się coś takiego. Wiesz, to takie mamy, aż wychodzimy, no to ślepia. Po prostu zarąbi się tak jak te shadery w Minecrafcie, bardzo fajne też. Niestety o wiele mocniej przeszedłem grafikę, w ogóle grę, niż to, bo jest po prostu gorzej zoptymalizowane i tak jest z tym problem. Ta mapka jest też multi. Pa! Kolega nie zauważył, nie usłyszał. Co za ćpok. Jego problem, nie mój. Cholera. Problem w tym, że gdzieś będzie na pewno snajper, na górze, tylko nie wiem gdzie. A tam jest koleś. Dobra. Teraz widzę, że ładnie będzie. Okej, bania. Już nie usłyszeli, no niestety. Po prostu, no, ciężko by było mi ich wyciąć, gdybym się nie pokazał, bo po prostu... Ja bym nie wiedział, gdzie oni są i by mnie w końcu tak dojechali, a... To już nie wiem, gdzie kampią. Tam jest jakaś miejscowa, a... Miał strasznie dobrą celność, takie odległości z maszynówki, to jest po prostu kpina. Trochę oszukane. Po prostu, wiecie, taki nacisk na to, troszkę taki... O, drugi raz już dzisiaj. Troszkę irytujący, który ma nas zmusić do chowania się po prostu. I rozegrania tego w taki sposób, jak twórcy przewidzieli, czyli po prostu mamy się skampić i z dużej odległości po prostu eliminować naszych oponentów. Tutaj jest. Pokaż się. Dwóch? Chyba jeden, chyba ten drugi. Oj! Nie, no shit, dorzucił lol. The fuck. Widziałem, granat wylatuje, myślałem, że zdążyłem go. Ojojoj! Och, oczko, jaka szkoda. No trudno, przykro mi. O kurde, jeszcze ktoś tu jest. Gdzie on jest? Gdzie on siedzi? Kto go widzi? Niech mi powie, gdzie on jest. Gdzież on jest? Tam jest jeden kolega. Zawsze mieszczę troszkę wyżej. Bo zobaczcie. Idealnie weszło. Uuu, to się połamał coś. Tak go odrzut troszkę połamał. Tak to wyglądało. Gdzie on jest tam? Oj kurde, zbiegałem na dół. No cóż, tam rzucimy chyba granata. Troszkę to rzucanie granata jest granatami i tymi wszystkimi rzeczami jest troszkę... animacja jest nie za fajna, troszkę takie to dziwne dosyć, ale... Ogólnie przecież nie o to chodziło. Tu chodziło o to czyste baniaczki. O tak, dobrze, gdzie tutaj, tam. A, dobrze. Bania, no też miło. Nie wydawało mi się. Gdzie jest całego biuro. No tak, takie bieganie jest po prostu genialne w takiej grze. Chyba kompletna pomyłka. Nie gra, to nie jest gra dla mnie w takim razie. Choć czasami z Saigonkiem lubimy sobie posnajpić w BF-ie, to wiecie, nie jest aż tak źle, nie, ale ogólnie to ja to jej lubię raszować w każdej grze. I po prostu tak z przyzwyczajenia, więc po prostu, no, takie później głupie są deady z mojej strony. Chciałbym 100 metrem przeszedł dalej, ale będę jak to tam w multi jest, to może być zmienione troszkę. O, dostał. O, wleci bania chyba. Akurat ładnie ją wychylił. Za tego
czegoś. O kurde, jednak szyja. Ta jakaś komoda. Co oni tu nosili? Komody wynosili czy co? O, tutaj chyba skąpimy się na wprost tego budynku. Bo nie wiem czy. Czy oni tu czasem nie wybiegną? Ej, nie tak. Dziwi, że tam nikogo nie ma akurat, ale okej. No to nie, czy to jest to okno, które sam tam strzelałem? To dalej się wydaje, ale. Możliwe, możliwe. Tak, to było to okno jednak. Nie. Zostaw to, zostaw, chłopczyk. Zjemy na pistolet z tumikiem. Zachowajmy ciszę i spokój. Zimną krew. Zróbmy tak. Nie, nie ma tam nikogo. Fajny patent. Trzeba sobie patrzeć za róg. A, dobra, jest kastenka. Tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku musieliśmy dorwać Wolfa, ale się okazało, że chcą te rakietki V2 właśnie wystrzelić tytułowe i potrzebujemy jakichś tam dokumentów, które właśnie u tego Wolfa tu znaleźliśmy. Pierwszy Maja Tiergarten, nie wiem, 4-5 jak to było, czy coś. O kurde. Spoka, teraz wyleci ich mnóstwo. Znowu. Tu będzie buchta. O, shit! Are you fucking kidding me? Co to jest w ogóle? Kurde. Wyjechałem nad jakimś ciężkim cholera sprzętem. O, w dupę. Dałem przyuważyć. Nieostrożność. O, dobra. Shit! Gnój. Gdzie on przebiega, lol? The fuck? za nieostrożność się płaci. Głupio wybiegłem. A oni mi zauważyli coś, spoko. Kurczę. Szkoda, że wcześniej strzeliłem, bym ubił tego kierowcę może. Co mi strzelił zanim ja wyszedłem, lol? Kurde, teraz nagle się ich zbiegło mnóstwo. Wtedy tak się nie stało. Kurczę, ciężko będzie teraz. Cholera, nie da się oczywiście kierowcy. Troszkę to. Szkoda, że nie można, ale już trudno. Dzień dobry. Szkoda, że tylko 300 za granat. Ile ma zdrowia? Kurde. Ktoś tu się zaciął na bieganiu. No tak, uciekaj, chłopczyku. Zabić snajpera. Zabić snajpera, ble, ble, ble. Ciekawe, jak chcesz to zrobić. Dokładnie tak sam tekst jak w 13902. Czy tam ultimatum, gdzie jest... dorwać mi tego Leito. Czyli bohatera... głównego bohatera, którego gra David Bell, twórca parkouru. I w sumie, jak tego to powiedzieli, to wiedziałem, że będą jajca, bo tego człowieka raczej nie da się dorwać, zwłaszcza w tym filmie, więc to wiadomo było, że to będzie misja skazana z góry na porażkę. Tak samo tutaj zabić snajpera, no niby rozkaz jest łatwy, ale nie w takiej grze, gdzie my jesteśmy tym snajperem, ponieważ wiadomo, że my zawsze mamy więcej zdrowia niż wrogowie. Nieważne jak ta gra by była realistyczna. A poza tym... no chyba aż tak nie lamię. Fakt, że teraz padłem, ale... ale aż tak nie lamię, żeby po prostu, wiecie... dorwali mi od razu. Takie mam wrażenie, więc... to taki rozkaz jest troszkę... przesadzony. O kurde. Dobrze, zdążyłem szybko wystrzelić. I chyba wpadnie bania. O! To jest po prostu niesamowita siła tego pocisku. Już rozumiem teraz, że z AWP można w CS-ie zabić za jednym razem. Bo tam mamy taką kurczę jakąś... zawsze w CS-ie miałem zawsze taką satysfakcję, że w BF-ie takie czegoś jakiegoś nie ma.
Niby tam zabijamy ładnie, niby jest frajda z takich, wiecie, dalekich strzałów, ale kurczę, jakoś nie ma takich, nie jest to takie soczyste, takie, nie ma takiej potęgi, nie czuć tej mocy, nie ma właśnie takiej radości, że a, dostał. Tak samo jak właśnie w CS-ie, był zawsze z AWP, miałem wielką frajdę, zabijałem jakoś ze snajperki, bo czułem tą moc tej AWP, tego AWP, tej AWP, nie wiem, czułem tą moc po prostu. Jak mocno, jakie to jest mocne i jakie to ma po prostu damage i tak dalej. I po prostu mogłem, no ciężko teraz to już opisać, użyłem wszystkie słowa, które mogę użyć, ale po prostu myślę, że ci co zabijali, czy tam dalej zabijają z AWP w CS-ie, no to na pewno wiedzą o co mi chodzi, po prostu wiedzą o co chodzi z tym poczuciem tej niesamowitej mocy, tej potęgi snajperki, ale bania, którą czuć w CS-ie, czuć również i tutaj, i bardzo fajny to jest efekt po prostu, że jesteśmy tacy, kurczę, jesteśmy panami świata z taką bronią. Po prostu bardzo fajne uczucie. Dobrze, ale skupmy się już na dalszej walce. Jak ja zacznę o czymś gadać, to mogę długo nie skończyć. Weźmy pistolet. Pistolet jest wbrew pozorom strasznie mocny. Tutaj coś mamy. Nie. Wejdźmy spokojnie na górę. Dobrze. Nic tu nie widać, nic tu nie widać, nic nie słychać. Dobrze, tutaj nic też nie ma nikogo. Bardzo fajny ogień. Słodko to wygląda. Szkoda, że jeszcze te budynki, wiecie, nie spadają w jakimś czasie, ale w porządku. O, do wyrzutni, czyli w kolejnej misji może wyrzutnia, V2, rakiet. Bardzo fajnie, to będzie zarąbiste. Takie akcje już były w Call of Duty, chyba dwójce, tak? Były V2 rakietki bodajże. O, cholera! Gnoje, spalili to, ciekawe kiedy to rzucili, skoro tam mało spalili, od niego nie ma. O kurwo. A, już tylko jedna? Kupynik. O, ja pierdykam. I bania! Jak on to zrobił, lol? Jaki unik, co za kolo? Nawet nie wiem, czy to było, szczerze mówiąc. I wycieczka rodem z Call of Duty. O, wreszcie! Cholera. Musiałem szybko, wiecznie chciałem zginąć. I po prostu pach! Po gnoju. Żałuję, że z nami zadarł. My spierdzielamy. O, w dupę, dużo ich. O, ja pierdykam. Tam gdzieś kampi. Cheater za mapą. Na multi tam się nie da wyjść, niestety. Mamy tylko te budynki dookoła, ale tak wystarcza. Na tym opcji jest fajna rozwałka z daleka. A tutaj kolega się pożegna z życiem, bo dostał prosto w dupę. Nabój prosto w odbyt. Także kurwa spadłem. Ja pierdykam, proszę was, co za fail. Bo wiecie, bo taka dziura i niestety nie zauważyłem. Chciałem ją ominąć i cofnąć. Gdzie ten cham? Jestem ślepy? Po prostu taki ślepy? Kurna. A on tam jest, no tak. No teraz będzie słodka bania. Dobrze. Kurde, jaka dziura z tyłu głowy, ja pierdzielę. Nie chciałbym zginąć od takiego strzału. To jest jakaś masakra. Jak tu czuć ból, chociaż fakt, że niedługo pewnie, ale kurde, jak z takiego czasu się dostanie taką banię, to jest koniec. To jest po prostu taki chyba ból, że naprawdę no. Ale się zbugował kolega. No, dobrze, bo nie lubię w biegu tych kolesi na taką odległość strzelać. Ale dostał. O, kurde! Przecież dupa teraz i jaja. Pięknie, pięknie. Wybaczcie takie potoczne, żałosne słownictwo, ale jak to inaczej określił tych pieprzonych szwabów? W końcu to jest co?
Takie są emocje, taka gra. Trzeba tak sobie pogadać. O ty gnoju, jak ładnie skampił mi tam gdzieś na górze, żeby dostać banie ode mnie. Szkoda, że tego nie ma w multi, tu powinno być te miejsca w multi. Jezus. Oczko, o w dupę. Co, ani można leżeć, the fuck? Cholera, przeczekajmy ten moment. Gdzież jesteś, ko... o w dupę, ty. Kamperku jeden chamski. O, nie zginął, oj teraz zginął. Dobrze. Nie, tu się spada do cholery, a tutaj. Tego też w multi nie ma akurat, tutaj, tam jest przejście cały czas, tam mi się przynajmniej kojarzy. Że gracie, to wiecie, tu mamy dużo... O kurczę, tego też nie ma w multi. Dlatego się nie spodziewam tych niektórych miejsc, gdzie oni właśnie siedzą. W tej wieży też chamska miejscowa, tam można akurat siedzieć, tam często sobie leżę, tam jest fajna miejscowa. Żeby się skampić, fajny taki spot. Ale widzę, że ładnie wpadnie. Jezus! Ale broń została w miejscu, a dłoń tam poszła. Wyrzucił broń. Tam się wydawało, że tam właśnie kampisz, gnoju. Niemiecka świnia. I bania. Dobranoc. Jeszcze trzyma tą broń tak kurczowo do końca. O kurde. Ja pierdykam. To jest niebezpieczne. Gdzie on jest? Cholerka. Dobry jest. Ostro przy kampiu, nieźle, nieźle. O, tam jest gnój. Nieźle, nieźle, nie zamiejscowa, fakt. Ale to słaba dla mnie. Myślę, że bania wpadnie. O kurde, o kurde, pół głowy rozwalone. A tak z wysości, no, gratuluję. O Boże, ludzie. Jezu, ile takich błędów wyłapuję. Myślę, że o tym chyba mówiłem, że na każdej ulotce, na czymkolwiek znajdziecie błąd, w każdej książce, w każdej ulotce, na każdym, nie wiem, opisie gry, w każdym, na pudełku z grą, no, no naprawdę, no, nie widziałem jeszcze takiej jednej rzeczy, która by nie miała takiego błędu. A tutaj przy okazji też mamy genialne tłumaczenie. Jeszcze w czymś dzisiaj tego też widziałem. Nie wiem w czym. Tak czy siak, no, epickie. Ale dobra. To chyba będzie ostatnia misja. Nie jestem pewien, ale naprawdę nie wiem, nie sprawdzałem tego. Bardzo możliwe, że po prostu V2, prawda, tytuł zdradza, że musimy powstrzymać te rakiety zapewne, także wyrzutnia pewnie będzie ostatnia, ale to zobaczymy za jakiś czas. Także komentujcie, subskrybujcie, mam nadzieję, że wam się podobało, w takim razie łapka w górę. Jeśli nie, łapka w dół, piszcie, co jest nie tak. Chętnie przyjmę krytykę i co? Do zobaczenia kolejnym razem, towarzysze. Cześć.